Witajcie moi drodzy, dzisiaj na kanale będzie filmik z mojej kuchni. Będzie to filmik troszkę taki, może nie remontowy, ponieważ to będzie tylko malowanie, ale na pewno będzie dużo sprzątania, więc mam nadzieję, że Wam się filmik spodoba. Tak to wyglądało przed tym, co będziemy robić, czyli dość brudne te ściany już są i naprawdę kuchnia już wymaga odświeżenia. Także mam nadzieję, że się Wam spodoba. I oczywiście witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana. I oczywiście, jeśli Ci się tutaj podoba, to zapraszam do subskrypcji i nie zapomnij wcisnąć dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia o moim nowym filmiku. No i tak jak widzicie, w pierwszej kolejności wszystko musiałam usunąć ze ścian, podkręcać i wbrew pozorom było tego naprawdę sporo, nawet przyznam się szczerze, że nie spodziewałam się, że tego jest aż tyle. To wszystko wynosiłam do salonu, ponieważ miałam najbliżej i tam też miałam najwięcej miejsca. Na szczęście nie trwało to długo. Powiem Wam, że od tego właśnie, co teraz widzicie, do efektu takiego końcowego, to jakieś 2 dni. Także no chwilę ten salon był rzeczywiście takim pobojowiskiem, powiedzmy kuchennym, ale dało się funkcjonować, więc nie było jakieś to strasznie dla nas uciążliwe. To, co dałam radę, to podkręcałam i od razu Wam powiem, że nie ściągaliśmy mebli, żeby naprawdę nie było dużo roboty z tym malowaniem i to, co mogłam, to starałam się tacie pomóc, tak jak widzicie. Zabezpieczałam różne rzeczy folią, taśmą malarską, jak również potem farbą odcinałam te kąty. No nie jestem profesjonalnym malarzem, więc na pewno dużo do życzenia to moje malowanie pozostawia, aczkolwiek myślę, że i tak pomogłam. Kuchnia pomalowana 2 razy i pokażę Wam, jak to wygląda teraz po malowaniu, przed przykręceniem wszystkiego. Generalnie chciałam się skupić w tym filmiku nie na odświeżaniu tej kuchni, na zmianie koloru, malowaniu, bardziej na doczyszczaniu jej teraz. Uważam, że to jest świetny powód, aby to wszystko przeczyścić, przemyć, żeby to było naprawdę czyste i tak to wygląda właśnie po malowaniu. Od razu Wam też powiem, że tutaj trochę ta ściana była gdzie niegdzie szpachlowana, a jak wiecie, po szpachlowaniu jak się dociera, jest pył wszędzie. I mimo, że to były folie, on i tak potrafił wniknąć w najmniejszą szczelinę, więc siłą rzeczy trzeba to naprawdę wszystko oczyścić. Co zostało? No na pewno tutaj wiecie, to wszystko do przykręcenia, kontakty, półki. Na pewno muszę umyć okno, bo jest, no jest brudne. Nie wiem, czy to będziecie dobrze widzieć, ale jest. Jeżeli chodzi o meble, no to wiadomo, standardowe ścieranie kurzy. I tutaj, jak sami możecie zobaczyć, jest pełno tego pyłu. Także chyba tyle mojego gadania. I no i co? No i zabieram się dalej za robotę. Pa! I zaczynam od góry. Tutaj jeszcze powiem Wam, że jak foliowałam, to zostawiłam te stare gazety, ponieważ stwierdziłam, że w razie czego, jak gdzieś tam folia, nie daj Boże, się odchyliła, to lepiej, żeby farba spadła
na gazety niż na meble. I tutaj oczywiście używam swojego uniwersalnego płynu, czyli łyżeczka mydła kastylijskiego na szklankę wody i magiczna gąbka, bo jak wiecie, no czasami gdzieś tam gazeta się odchyliła, więc trochę tego tłuszczu tam było, a magiczna gąbka w mgnieniu oka to wszystko wyciera. I drugi raz to już jest tak powiedzmy na czysto przemycie, czyli czysta ścierka, mydło kastylijskie i rozkładałam gazety. Przetarłam oczywiście również światło, no i zajęłam się oknem i dokładnie tak samo jak ostatnio, czyli najpierw wodą z płynem do mycia naczyń, ramy i szyby, potem przecierałam to wszystko na sucho i szyby myłam płynem domowej roboty. Przepis oczywiście znajdziecie w opisie. Przemyłam również kaloryfer. Wszystkie te kontakty, pstryczki, jak ja to mówię, również zostały wyczyszczone. I tutaj już zajęłam się przetarciem wszystkiego, co należy powiesić na ścianę. No i jak sami widzicie, wieszałam. Przerwa na kawę, bo przyznam się szczerze, że trochę się już zmachałam, zwłaszcza myciem okna. Także, no to co, jeszcze trochę rzeczy mi zostało tutaj do wkręcenia i chyba zacznę się zabierać za szafki. Wszystko chciałabym z nich wyciągnąć, wyczyścić też szafki w środku, poprzeglądać trochę tych rzeczy. Wiecie, no w zasadzie na bieżąco jakieś tam rzeczy wyrzucam, czy, nie wiem, coś przeterminowane. Bardziej mi chodzi o takie rzeczy, na przykład, nie wiem, jakieś kubki, których może tak często nie używamy, też nie ma sensu, żeby tutaj leżały i po prostu zajmowały miejsce. Także chciałabym poprzeglądać to wszystko, poprzemywać. Także no, jeszcze trochę roboty jest przede mną, także kawa, przerwa i dalszy ciąg. Większość rzeczy powieszona i powiem Wam, że no, ta tablica korkowa no, trochę psuje tą kuchnię, bo no, niestety, jak widzicie, nie należy do najpiękniejszych, ale uwielbiam ją ze względu na to, że wszystkie jakieś takie istotne rzeczy możemy na niej powiesić. Tutaj na przykład mamy rozpiskę, kiedy zabierają jakie śmieci z naszego osiedla. Tutaj to niedługo zniknie. Jak poprawnie segregować odpady, ponieważ u nas jakiś czas temu troszkę się zmieniły zasady, więc dla pewności mamy taką ściągę. Tutaj są takie jakieś różne rozpiski, które gdzieś tam od czasu do czasu mi się przydają. Jakiś numer telefonu, to jest trochę na brzydkiej kartce, ale po prostu się tak do tego przyzwyczaiłam, że wiem, że na pewno tutaj na tej kartce to znajdę. Ja to gdzieś tam przepiszę, ale mówię, no na razie niech sobie będzie. I jeszcze co jest fajne, że na przykład, nie wiem, jak w Tesco na przykład czasami robiło się jakieś większe zakupy, to potem na paragonie, na samym dole było coś takiego, że przy następnych zakupach za minimum tam 200 zł będzie jakiś tam rabat. 20 zł czy coś takiego, okazując ten paragon. I tutaj przyczepiamy taki paragon, czy my jedziemy na zakupy, czy rodzice,
to zawsze sprawdzamy, czy tutaj nic takiego nie ma, co można sobie po prostu zabrać, żeby było taniej. Także jak na przykład synek z przedszkola też coś tam przyniesie i jest bardzo z siebie zadowolony, no to żeby przynajmniej chwilę wszyscy to widzieli, żeby był zadowolony, szczęśliwy, że jesteśmy z niego dumni, to gdzieś tutaj też to wieszamy i oczywiście za jakiś czas to ściągamy. Także nie mam jeszcze jednej półki tutaj, co jest nad drzwiami, ale niestety muszę poczekać na pomoc, ponieważ ona jest dość ciężka i nie będę w stanie jedną ręką przytrzymywać, a drugą wkręcać. Więc to sobie na razie odpuszczam, a teraz zabiorę się już za szafki. Bo w zasadzie chyba, no tak, chyba z takich rzeczy, które miałam gdzieś tam przykręcić i zrobić, to wszystko już zrobiłam. Także szafki, najpierw środek. I tutaj Wam od razu powiem, że nie będę pokazywała Wam każdej szafki, jak myję. Nie ma to najmniejszego sensu, ponieważ każdą robię dokładnie tak samo, czyli najpierw wszystko wyciągam, przemywam płynem uniwersalnym. Jeśli jest coś, co nie chcę zejść, to pomagam sobie magiczną gąbką. Przeglądam wszystko, jeśli jest taka potrzeba, to przecieram i wkładam z powrotem. Tu Wam jeszcze dodam, że do tego swojego płynu uniwersalnego dodam naprawdę kilka kropel gliceryny kosmetycznej, ze względu na to, żeby nie osadzał się też tak szybko kurz na tych półkach. Także to jest bardzo fajny patent, ale naprawdę uważajcie, żeby nie było tego za dużo, żeby to po prostu nie było tłuste. I tak jak widzicie, każdą jedną półkę przecieram, każdą jedną rzecz przeglądam. Tutaj nie udało mi się nagrać, ponieważ znowu mi się, tym razem nie bateria, ale pamięć mi się skończyła w aparacie. Te wszystkie puste słoiki zostały umyte, więc bardzo dużo w sumie mi takich pustych zostało, ale w sobotę będą zakupy, więc to wszystko się na pewno uzupełni. I tutaj chciałam Wam pokazać tą szufladę ze względu na to, że ona kiedyś inaczej wyglądała. Teraz ma w niej ścierki kuchenne, kiedyś tutaj były chochle, takie wiecie, przybory kuchenne. Oczywiście nie mogłam zapomnieć o szafce pod zlewem, gdzie trzymamy kosze na śmieci. Jak wiecie, u mnie się śmieci segreguje. Teraz mamy 4, czyli to są mieszane szkło, makulatura i plastik z metalami. I tak, tutaj mi lepiej było zdecydowanie wejść do tej szafki, żeby poprzecierać ścianki, które są tam wewnątrz. I przy okazji również przetarłam sobie wszystkie te kosze i tutaj również płyn uniwersalny do jakichś takich większych zabrudzeń, magiczna gąbka i aby odkazić powiedzmy te pojemniki, zalewałam wrzątkiem i po chwili wylewałam. Przecierałam na sucho, zakładałam świeże worki i tutaj do mieszanych również płatek kosmetyczny, kilka kropel oleju eterycznego
i naprawdę dużo lepszy zapach jest w takim koszu. Uwierzcie mi, spróbujcie. I tutaj kolejna szuflada, którą chciałam Wam pokazać, to jest właśnie ze sztućcami. Teraz mam troszkę inne te organizery i tutaj już nie są same sztućce, ale pojawiły mi się również te rzeczy, które miałam w poprzedniej szufladzie, gdzie teraz mam ścierki, czyli chochelki i jakieś takie przybory, powiedzmy, do gotowania. I tu już szafki z zewnątrz, płyn uniwersalny, magiczna gąbka, przecierałam na sucho, następnie przemywałam płynem do okien, aby nie było żadnych smug. I tu również nie będę pokazywała Wam wszystkich szafek, ponieważ nie ma to sensu. Pamiętajcie, że tak naprawdę każdą jedną szafkę właśnie w taki sposób czyściłam. Przy okazji oczywiście umyłam półkę i pojemniki na przyprawy. No i teraz kuchenka i w zasadzie bez zmian, czyli najpierw uniwersalny płyn, magiczna gąbka, chociaż nie, tutaj chyba myłam taką gąbką kuchenną, tak, bo nie miałam jakichś takich większych plam, więc tutaj była zwykła gąbka kuchenna i potem przecierałam właśnie płynem do okien. Przemyłam tutaj wszystko i te pojemniki zielone, powiem Wam, kompletnie nie nadawały się już do użytku, ponieważ one były tak jakby klejone. Ten płyn się wylewał z nich, bardzo mnie to irytowało i już nie będę miała pojemnika na mydło, ponieważ zauważyłam, że tak naprawdę jak ktoś chciał umyć ręce, to i tak sobie nabierał tego płynu do naczyń, więc teraz mam jeden, który jest w całości zrobiony, nie jakiś klejony. Jestem bardzo z niego zadowolona. Oczywiście myję zlew przy okazji. I tutaj, gdy już wycierałam na sucho, zobaczyłam jakieś tam niedociągnięcia, powiedzmy, i użyłam sobie magicznej gąbki. Też spróbujcie na zlew, idealnie wszystko schodzi. Przetarłam tak tylko wstępnie blaty, aby powiesić właśnie firankę. I teraz przecieram już na gotowo, jeśli były jakieś kropki farby, to sobie pomagałam paznokciem, aczkolwiek powiem Wam, że jestem bardzo z tej farby zadowolona, to była farba Deluxe i nie ma porównania do tej, którą malowaliśmy graciarnie, tamta była rzadka, bardzo mocno chlapała, a ta naprawdę była świetna, więc mam nadzieję, że też będzie taka fajna, jeżeli chodzi o zmywanie i rzeczywiście plamoodporna będzie. No i na sam koniec oczywiście podłoga. I tak kuchnia wygląda już po. Ja osobiście jestem bardzo zadowolona, bardzo to kuchnię mi rozjaśniło, rozświetliło. No a jeszcze jak to rzeczywiście było tak wszystko posprzątane, wyszorowane, to muszę Wam powiedzieć, satysfakcja ogromna. Bardzo dużo pracy to nas kosztowało, ale powiem Wam, że warto było. I oczywiście mam nadzieję, że się filmik Wam podobał i myślę, że jeżeli zdążę, to w czwartek będzie film o odkurzaczu. Trzymajcie się, pa, pa!